Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy większa ilość broni w rękach obywateli zwiększa czy zmniejsza przestępczość? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które z reguły są z demonetyzowanego. No w Ameryce to jest bardzo kontrowersyjne. W Ameryce posiadanie broni jest można powiedzieć, no, popularne, legalne, gwarantowane konstytucyjnie. Skrobanki nie są gwarantowane konstytucyjnie, skrobanki, i dlatego, jeżeli nie ma mowy o tym w konstytucji, no to wszystko jest na poziomie, ma być rozwiązywane na poziomie stanowym. Także obywatele w Stanach mają decydować, ustanawiać prawo. Znaczy, no, mają wybierać takich polityków, którzy będą ich reprezentowali. No i jeżeli dany stan będzie proaborcyjny, no to jest proaborcyjny. Jak będzie za życiem, no to jest za życiem. I to jest po prostu decyzje wolnych ludzi w Ameryce, wolnych ludzi w stanie. Ludzie mogą się przeprowadzać, gdzie chcą, no ale jednak tam demokracja na poziomie stanowym powinna działać i stolica, komitet centralny ze stolicy nie ma nic do powiedzenia. No i Sąd Najwyższy teraz właśnie powiedział, że Nowy Jork nadużywał swojej władzy, no bo ograniczał ilość dojścia do nie tyle posiadania broni, bo posiadanie było jeszcze dozwolone, tyle tylko, że na noszenie tej broni. I oczywiście komuniści, urzędnicy mówią, że obywatel nosić nie może. No i jest taki przypadek w Brazylii. W Brazylii właśnie, kiedy nowy Bolsonaro przyszedł prezydent, no to on to wszystko zmienił. Biden, no to bluzgał strasznie na Sąd Najwyższy. Dużo polityków komunistycznych bluzgało na Sąd Najwyższy za tą decyzję. No oni jeszcze bardziej bluzgali za te skrobanki, ale Sąd Najwyższy to właśnie wydał takie 3 bardzo decydujące opinie o skrobankach, o broni, no i o modlitwach. Tam jednego z trenerów wywalili, bo powiedzieli, że jest rozdzielenie władzy i kościoła. No i w zasadzie Sąd Najwyższy powiedział, że każdy obywatel amerykański ma prawo się modlić, gdzie chce, jak gdzie, i państwo nie może mu tego zabronić. Czyli w zasadzie Sąd Najwyższy powiedział, że komuniści nie mogą zabraniać religii. No ale wracając do tej broni, w 2018 roku Jair Bolsonaro został prezydentem. No i Brazylia miała jeden z największą ilość morderstw. Miała 268 morderstw na milion obywateli. To jest dosyć dużo. W Ameryce jest 50 morderstw na milion obywateli. No w Chicago, prowadzonym przez komunistów, demokratów, jest dużo więcej. W zeszły weekend tam się pozabijało 25 osób, czyli jest ponad 1000 osób na rok. No a czym się zajmuje taka strasznie brzydka burmistrzyni Chicago, która ma żonę, oczy to ma podkrążone, jakby nie spała 1000 lat. Ogólnie wygląda strasznie. No, a dlaczego została wybrana? No została tylko wybrana, że była czarną, że jest lesbijką i że jest lewaczką. No to ona krzyczała właśnie o tych skrobankach, a nie o tym, że tam jest tyle morderstw. No i w Brazylii Bolsonaro powiedział, że w zasadzie, jeżeli bandyci mają broń w ręku, mogą ją kupić na czarnym rynku, no to dlaczego uczciwy obywatel ma nie mieć dostępu do legalnej broni? Morderstwa w Brazylii są w zasadzie popełniane w 30% to są maczetami, widłami, kosami, najróżniejszymi cegłami. No, tak jak w Anglii noże rzeźnicze są nie są sprzedawane i są nielegalne, no to w Brazylii 70% morderstw jest popełnianych właśnie z bronią. Kiedy
kiedy Bolsonaro został prezydentem, no to w całej Brazylii, no tam jest kilkadziesiąt milionów, no to tylko 300 tysięcy osób miało licencję na broń. W tym czasie, no to komunistyczne BBC podawało, że tylko pewne grupy ludzi mogą mieć broń, czyli policja, wojsko, no wszystkie te porządkowe, zamordystyczne siły. I obywatele, którzy, no rząd, w zasadzie to tylko rząd, mogli dostać te zezwolenie. W 2019 roku, kiedy Bolsonaro to wszystko zaczął zmieniać, no to dodatkowe 450 tysięcy ludzi uzyskało zezwolenie na broń, no i kupiło tą broń. W czasie całej tej kampanii prezydenckiej, no to on był krytykowany właśnie był przez komunistów w Bloomberg, on był też burmistrzem Nowego Jorku, no ale jego grupa Bloomberg Opinion, jeden z tych piszących właśnie napisał, że to jest nieprawdopodobne, że to jest nie do uwierzenia, że Brazylia idzie w tym kierunku, że popuszcza ten zamordyzm do posiadania broni. W New York Times, następna komunistyczna gadzinówka, no to napisała w tych wiadomościach, że ta decyzja, no to bardzo martwi ekspertów, którzy uważają, że więcej legalnej broni, no to będzie jeszcze więcej przemocy. W Brazylii przed 2019 rokiem to w zasadzie była, no wszystko, co chcą komuniści wprowadzić w Ameryce, żeby ta grupa przeciwko posiadaniu broni, to oni by chcieli to wprowadzić w Ameryce. To jeżeli złapali kogoś z bronią za posiadanie, no to bez licencji, no też 4 lata więzienia. W Ameryce wypuszczają po 4 dniach. Ci wszystkie komunistyczne prokuratorzy za posiadanie broni w ogóle praktycznie nie ma kary. To jest pierwszy idiotyzm. Te wszystkie bandziory, kryminaliści nie są karani. Jedyne, co komuniści chcą zrobić, no to właśnie ukarać 120 milionów legalnych właścicieli broni i chcą skonfiskować 350 milionów broni w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych praktycznie żaden stan nie ma przeciwwskazań do posiadania broni w domu. No 6 czy tam 8 stanów ma duże ograniczenia do noszenia broni po ulicach. 25 stanów, no to w ogóle nie wymagają żadnego zezwolenia na noszenie broni ze sobą po ulicach. Także po prostu się składa i się dostaje. W Brazylii ktoś, kto chciał uzyskać zezwolenie na broń, no to musiał być co najmniej 25-letni, musiał iść na badania psychologiczne, musiał spędzić długie dziesiątki godzin na strzelnicy, musiał uzyskać certyfikaty szkoleniowe i tak dalej, musiał pokazać, że pracuje, no i musiał wyjaśnić, dlaczego potrzebuje broń. Bolsonaro wyeliminował te wszystkie wymagania, te psychologiczne wymagania, te wszystkie techniczne wymagania, własność, no to miała być własność. Pod koniec 2021 roku Bolsonaro zmienił aż 32 różne przepisy i rozporządzenia dotyczące własności posiadania broni.
No, Brazylia pozwoliła na to, że Brazylijczycy mogli już posiadać nie tylko tam wiatrówki 0,22 incza kaliber, taki KBKS, ale już mogli posiadać do pół cala. Pół cala, no to jest niecałe 13 tam milimetrów, no i to jest taka sama maksimum jak w Stanach Zjednoczonych. Podniósł również możliwość kupowania amunicji przed Bolsonaro, to można było kupić tylko 50 nabojów rocznie, po tym można było już kupić 5 tysięcy. Także 50 nabojów, no to nikt nie chodził na strzelnice, nie było strzelnic sportowych, nie było jakiejś, ludzie nie byli w stanie, te 50 sztuk, no to po prostu jest na ćwierć dnia, czy pół godziny, to nie jest dużo. No i poluzował to, że ludzie mogą nosić broń w miejscach publicznych. Tak, przed Bolsonaro to za licencję trzeba było płacić $260, żeby zrobić licencję, no i później $25 co 3 lata, żeby to odnowić. Także to były ciężkie pieniądze. Biedni ludzie w ogóle nie mogli sobie pozwolić na to. Tylko w sumie bogaci. No a później Bolsonaro zrobił tak, że licencja kosztuje tylko $19, no i licencja za te $19 jest ważna na 10 lat. No i co się stało? No zamiast tego, że miał nastąpić dziki zachód, że ludzie, którzy wydali spore pieniądze na swoją broń, na swoją samoobronę, na swoje bezpieczeństwo, no to okazało się, że oni nie zaczęli strzelać, biegać po ulicy, no ale spowodowało to, że bandziory, które nielegalnie miały broń, no to wszystko to spadło. Także spadło 30, o 1/3 z 278 na milion na 185 na milion. No to też jest od groma, porównując powiedzmy do 50 w Ameryce na milion, no ale to już jest jakaś spora różnica. Także te wszystkie szczekaczki, te wszystkie gadzinówki, te wszystkie komunistyczne środki, które mówią, że kiedy obywatele posiadają broń, no to wtedy jest dziki zachód, no to są, kompletnie nie mają pojęcia. No i jest statystyka właśnie na temat Brazylii. W Australii skonfiskowali broń, no i teraz ilość bandytyzmu wzrosła, szczególnie na wsi, bo pokonfiskowali dubeltówki, pokonfiskowali broń i teraz ilość bandytyzmu wzrasta. Myślę, że za 5-10 lat po prostu Australijczycy z powrotem odwrócą całą tą konfiskatę broni. No ale komuniści tak pchają. Także Biden i wszystkie te szczególnie ta komunistka w Nowym Jorku, Hochul, też powinna zrozumieć, o co chodzi. Najbardziej bezpiecznym miejscem w Ameryce, no to jest takie miasto, to jakieś miasto w Teksasie, zapomniałem nazwę, no ale tam wszyscy w zasadzie mają broń. Tam jest na mieszkańca około 6 sztuk broni i tam jest najmniejsza ilość statystycznie morderstw w całych Stanach Zjednoczonych. Najwięcej morderstw, no to jest w Chicago, w Detroit, w Filadelfii, w San Francisco, tam gdzie są komuniści, tam gdzie są największe obostrzenia. Te wszystkie strzelaniny w szkołach, no to odbywają się z reguły w miejscach, gdzie jest właśnie zakaz noszenia, posiadania broni, no i to wykorzystują, to miękkie podbrzusze, to ci psychopaci młodzi, 18-letni psychopaci po prostu wykorzystują to, bo wiedzą, że tam nie będzie oporu. No z tymi napastnikami
którzy wchodzą do szkół, no to oni z reguły sami się, wolą się sami zaszczelić, kiedy tam jest jakikolwiek jakaś linia oporu, czy obywatelska, czy policyjna. Także bandytyzm w Brazylii został zlikwidowany za pieniądze normalnego obywatela, za pieniądze normalnego Brazylijczyka, który poszedł i kupił broń, łącznie z innymi 399 999 ludzi. Także to nie trzeba być ekspertem od broni, po prostu trzeba być normalnym i wiedzieć, jak działa życie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyni o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Widzicie teraz ten sąd najwyższy wydaje normalne decyzje. W listopadzie będą wybory międzyprezydenckie, też bardzo dużo normalnych polityków zostanie wybranych. W 2024 będą wybory prezydenckie, także normalny prezydent też będzie wybrany. Także wszystko wraca do normy. Amerykański eksperyment z komunizmem wytrzymał w zasadzie 4 lata. No i nauczka, mam nadzieję, że będzie dobra na następne 50 lat. Przekaż za komunistów, co głosowali na Bidena. No, chyba już nie ma co powtarzać. Wiecie, co się dzieje. Mam nadzieję, że już plujecie na ten telewizor, jak widzicie swojego wybrańca. Albo krzyczycie, kiedy widzicie, ile płacicie za benzynę, czy za jedzenie, czy za wszystko inne. Zdrowia dla normalnych.